Siemanko, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Blanker, za to kolejny odcinek na tym kanale. Dzisiaj czas na odcinek z takiego gameplayu, jeżeli chodzi o taką nowszą grę na sklepie Play, czyli Ultimate Draft Soccer. To jest gra z firmy, która robi gry na przykład Score Hero, Score Match, Dream League Soccer, więc takie gry bardzo znane, jeżeli chodzi o piłkę nożną. To jest taka nowsza, bardzo podobna do Score Match. Jeżeli ktoś grał w tą grę, to wie, o co chodzi. Jest ona, no, taka, można powiedzieć, ciekawa. Jeżeli ktoś nie grał, no to zobaczycie sobie ten gameplay. No, w porównaniu do Score Matcha, to jak widzicie, mój skład, tu są zawodnicy prawdziwi. Mamy Sterlinga, mamy tu innych zawodników, inni z tymi twarzami prawdziwymi na karcie, inni troszeczkę zgenerowani przez samą grę. Więc tak to wszystko wygląda. Nawet co ciekawe, możemy tworzyć to, czy tworzyć. Możemy robić swoje własne stroje. Czasami są one bardzo podobne do takich strojów prawdziwych klubów, chociaż wiadomo, że nie są one zlicencjonowane, więc dlatego to są takie jak najbardziej próbowali odwzorować je. Mamy swoje emoji i co ciekawe, możemy swoją maskotkę mieć na stadionie. No, stadionu, wydaje mi się, nie da się rozbudować. Więc chyba bez żadnego pierdzielenia przejdziemy sobie do meczu, zobaczycie wszystkie aspekty, no bo w Score Matchu, jeżeli ktoś grał, to wie, że komputer za nas się poruszał. My mogliśmy tylko podawać lub strzelać. No jak widzicie, możemy sobie obstawić, za ile pieniędzy chcemy tam rzut od rozpoczęcia. Ja tam mam na to szczerze wywalone i tak obojętnie. O, nawet ja zaczynam. No i fajnie. Jeżeli chodzi o podania, to możemy podawać, strzelać i możemy się poruszać. Ale wydaje się, że jest to jakieś fajne, bo na przykład możemy grać na czas. Nic bardziej mylnego, bo mamy tylko 20 sekund na zrobienie akcji, co to powoduje, że jakiekolwiek próby grania na czas kończą się na tym, że staje, po prostu wywala nam czas i tyle. A ja już strzeliłem sobie gola, więc jest fajnie. Oczywiście ten czas jest włączany, gdy mamy piłkę, gdy już zaczynamy się poruszać albo podawać, gdy piłka jest w grze, gdy na przykład teraz tak stoi w miejscu jak mój rywal, o właśnie teraz, no to wtedy tego czasu nie zabiera, bo to byłoby totalnie bez sensu. Ale jeżeli ktoś by był takim spryciarzem i myślał, że będzie grał na czas, to wydaje mi się, że jest taką to niezłą blokadą. Dobra, może pójdźmy sobie jeszcze troszeczkę do przodu. I to jest dla mnie właśnie fajne, że możemy się tym zawodnikiem bardziej poruszać. Że mamy większą kontrolę nad nimi, a nie, że na przykład bot zacznie mi cofać piłkę, gdy mam 5 sekund na zrobienie akcji. To czasem było denerwujące. I mamy też nowy system bronienia. Możemy sobie maksymalnie dwóch zawodników dać, aby przypresowali, ale gdy klikniemy sobie raz, to wtedy zawodnik będzie tylko presował, a gdy klikniemy dwa razy, to w danym momencie wykona wślizg. To znaczy nie w takim, gdy ja kliknę, tylko gdy będzie widział, że ma rywala blisko. No to wtedy jak najbardziej ruszy. Chyba nie wiem, czy Kuol jest na spalonym. Niestety był, no troszeczkę. Chciałem najpierw ruszyć Sterlingiem, ale wydaje mi się, że Kuol jest taki szybki, żeby sobie poradził. Mamy 90 sekund, bo ten czas też się zatrzymuje, gdy mamy piłkę. Więc wydaje mi się, że taka bardziej rozbudowana wersja Score Matcha, bo jeżeli chodzi o Score Match, to tam, jak mówiłem, mogliśmy się tylko poruszać, czy nie mogliśmy się nawet poruszać, my musieliśmy albo jak to powiedzieć, mogliśmy tylko podawać i strzelać i tylko musieliśmy liczyć na to, że bot zachowa się jakoś mądrze w tych sytuacjach, a my tymczasem mamy szansę na 2-0. Niestety bramkarz nie strzela, oczywiście broni. Gramy tu do dwóch strzelonych bramek. Strzelimy dwa gole, mecz się kończy. Albo jeżeli czas minie i tych dwóch bramek nie da się strzelić, oczywiście po jednej stronie drużyny, wygrywamy 2-0. Dostajemy sobie paczkę. Mamy jakiś... Rank odblokowałem i koszulki, ale te jakieś brzydkie trochę. No i nawet mamy Season Passa, dostaję sobie gemy. Specjalnie dla was otworzę jedną paczkę. Otworzę jedną paczkę, mamy gemy, więc jak najbardziej to wykorzystamy. Nawet jest tu szansa trafienia piłkarzy, mamy tu kontrakty, tu trzeba odnawiać te kontrakty, dlatego że jeżeli nie będziemy mieli, to zawodnik nie będzie mógł grać. Czy dostaniemy piłkarza? Nie.
Ale może dzisiaj się uda, jeżeli otworzę jedną paczkę. No to dobra, przejdźmy sobie za chwilę do drugiego spotkania. Przechodzimy sobie do kolejnego spotkania. Nie obstawiałem żadnych pieniędzy, żeby zacząć od środka, bo jak mówię, dla mnie jest to mało potrzebne. Gramy, może takie jeszcze dwa mecze sobie rozegramy i to będzie tak naprawdę na tyle. O, jakieś problemy z połączeniem, oby były one krótkie. Ale wydaje mi się, że to nie u mnie, bo tak naprawdę router mam koło siebie. No za bardzo nie mogę do kogo podać, bo nie chcę cofać tej akcji. Chciałem rozpędzić się tutaj kółolem, ale jak widzicie, nie wyszło mi to najlepiej. No typowi też stracił piłkę na środku boiska, więc to będzie dla nas szansa, aby wykonać jakąś kontrę. Iglesias bawi się teraz. Piłeczka do Guola. Guol, niech zejdzie do środka. Niestety czysto. I od razu piłka do przodu. Ale bardzo ładnie Iglesias. Nie mam tak naprawdę znowu do nikogo zagrać. Dobra, rozpędźmy Kuola. Tak jest, o to mi chodziło, pięknie. Pomyślałem, że typo będzie pierwszy. Nie będzie pierwszy i Kuol ładnie strzela, chociaż wydaje mi się, że bramkarz mógł w tej sytuacji spisać się lepiej, bo jakby troszeczkę dłużej wyjął tą rękę, nie byłoby problemu, a tak, no, ja nie narzekam, strzeliliśmy gola. 55 sekund zostało. O, i piłka idealnie do nas poleciała. O to chodzi. Sterling. Guol. Cofamy się, szukamy tutaj właśnie naszego Rahima Sterlinga. Cofnięta piłeczka. Szukamy tutaj kogoś z Guol. No i teraz spróbujmy uderzyć. No niestety nie uderzymy, bo nasz rywal zatrzyma tą akcję. Ale jest Iglesias, kurczę, no to jest wódz. Wódz w defensywie, chociaż teraz my się nie popisaliśmy. O, Listkowski, mamy Polaka. W drużynie rywala, a widzę, że rywal z Anglii. Czy on zagra, czy ma jakieś problemy z połączeniem? Chyba ma problemy z połączeniem. No wydaje mi się, że u mnie jest wszystko git. O Jezu, nie. Proszę, nie rozłączaj się, kolego. Fajnie się grało, a tu nagle jakieś problemy z połączeniem. Może go wywaliło, nie wiem. Bo jak było u mnie, no to by mnie wywaliła. Tutaj jak widzicie, zostało 5 sekund, więc niestety chyba ten drugi mecz zakończy się. Czyli tak prowadziliśmy, więc mecz będzie na nasze konto. Tak jest, wygrywamy, rywal się rozłączył, więc przechodzimy sobie do ostatniego spotkania, a może przy tym wykorzystamy sobie. No nie, niestety tego nie otworzę, ale to otworzę. Wiem, że wydaję te gemy, ale specjalnie dla was, żeby zobaczyliście, żebyście zobaczyli, jak to wszystko wygląda. Może teraz niestety nie trafiamy piłkarza, więc nie fajnie. Mamy tu jakieś koszulki, no ale to są takie brzydkie. Dajcie mi te białe, stare. Mamy tu jakieś nowe emoji. Nie, nie będę go sobie chciał i jakiś nowy herb, ale wydaje mi się, że ten brank recepcji jest spoko. No dobrze, czas na ostatni mecz i za chwilę będzie koniec. Wracamy do gry, bo troszeczkę wywaliło mi nagrywarkę, ale jak widzicie jest 1-0. Zostało mi 25 sekund na rozegranie całej akcji, to znaczy mi 13, ale tak ogólnie do końca spotkania zostało nam 20. Prowadzimy po golu Kuola, ładna akcja rozegrana. Mam nadzieję, że teraz będzie powtórka. Niestety nie. Niestety nie. Jakby wydaje mi się, byłby lepszy zawodnik. Po ocenie ogólnej to by to spokojnie wpadło. Jednak Kuol i tak jest to dobry zawodnik. 10 sekund nam zostało. Będziemy musieli teraz uważać, bo nie chcę tutaj żadnej dogrywki. Chociaż może dla was będzie fajnie. Pokażę wam te rzuty karne. Ale chciałbym to sobie wygrać. Jeszcze 2 sekundy, będzie musiał uderzać, ale spokojna interwencja bramkarza i wygrywamy spotkanie 1-0. Pokażę wam tu teraz bramkę, o tutaj na powtórce. Sterling wycofuje, nie wiem co tutaj bramkarz zrobił, zdecydował wyjść. Ale oczywiście my to wykorzystaliśmy sobie na luzie. I cóż, tak się kończy ten odcinek, chociaż jeszcze mamy paczkę, ale czy paczkę, taki safe. Ale wątpię, że tutaj trafimy jakąś kartę. Unlucky, niestety. Jeżeli chodzi o tą
sytuację, ale cóż, tak się kończy dzisiejszy odcinek. To był taki dość ciekawy gameplay. No i w piątek wydaje mi się, że widzimy się z kolejnym gameplayem, a może jakieś będą fajne update'y do UFC Mobile, może do Smog Games 24, więc wtedy zobaczymy, a może to jest coś ciekawego, będzie fański jumping. No cóż, zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy. Ja na razie się z wami żegnam i do zobaczenia w następnym odcinku. Siema!